Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam podstawowe wyposażenie klatki dla świnki morskiej. Tu macie bubę i podstawowym wyposażeniem jest jakaś miseczka. Akurat tak. Ja mam taką ceramiczną ze świnką. No to ma karmę jeszcze. Strix ja Wam polecam dla świnek i dla na przykład szynszyli, szczurów, takie ceramiczne, bo one się nie wywracają. Drugą podstawową rzeczą jest właśnie poidełko. Tutaj właśnie ma, ono też jest Strixi. One jest kulkowe. Też podstawową rzeczą jest paśnik. A jak nie paśnik, to żeby chociaż miała sianko na, tutaj na ściółce. Teraz takie dodatkowe rzeczy to właśnie jest na przykład taka kula siarna. Właśnie ona jest bardzo fajna, Wam polecam, bo możecie tu pakować trawkę, sianko i świnka się przy tym bawi, jak tak sobie właśnie wyciągać, jak wtedy kręcić, jak może się bawić, wyciągać. Też mam tutaj właśnie kolbę do ścierania ząbków i buba lubi kolby, on tylko z wersji Lagi, bo innych nie lubi jakoś, tylko z tej firmy lubi jedyne. Teraz też właśnie dobre jest jakieś schronienie czy coś, jakiś na przykład domek. U mnie na przykład buba ma tutaj legowisko i hamak. Domka nie ma, bo by zajmowało jej trochę dużo miejsca. I ma jeszcze tutaj właśnie taką kuweczkę, której się załatwia. I też ma tutaj sól. To już jest dodatkowa rzecz. Jeśli też chcecie, można też wapienko. Tutaj ja mam takie białe. Wam pokażę. Tak wygląda. Albo buba nie jadła, no tylko takie jest potuczone. Jeszcze jej raz kupiłam Dako Artum, miała pomarańczowe. Czytałam tam, że też są takie dobre i napisali inni, że właśnie bardziej ich jadą. No i buba, jak tu widzicie, tylko tutaj coś ugryzła. Tutaj macie, ale tak to w ogóle tego nie jadła. Ona w ogóle nie lubi tych, uwielbia za to sól. I to będzie tyle co w tym odcinku i zapraszam do kolejnych. Cześć!